właśnie na lotnisko. O, to nie do nas, ale po Mahry. Dojechaliśmy właśnie na lotnisko w Edynburgu. Godzina za 15, 6, za godzinę mamy jakoś odlot. Godzinkę szybko zleci. Wrocławiu będziemy jakoś po 10. No i później pociąg do Gliwic. Też w Gliwicach będziemy po 1, a 8 rano już na torze. Mam nadzieję, że chociaż szybko pójdę spać, bo jak nie to... Przeszliśmy przez bramki, szybciutko, 5 minut. To lubię właśnie na lotnisku w Edynburgu, raz, bez pierniczenia. Vanessa tylko rzeczy wzięli, bo nie wiem, aha, bo miała dwie kosmetyczki moją, a ma być jedna na treju. No i pastę jeszcze raz dali do skanu, pastę do zębów w sensie. Pewnie muszą przemycać coś w pastach, jakieś triki, dlatego sprawdzali drugi raz. Idziemy gdzieś sobie usiąść, poczekamy, jakąś kawkę wypijemy. No, to najpierw zobaczymy, skąd mamy. Dublin, nie? O, to 18. Jest, Wrocław. 17.50, ok, 14. Znalazłem bardzo ciekawą monetę w sklepie. Zobaczcie. Z Kanady, 25 centów. Z fajnym jeleniem. Będzie na szczęście. This is to advise passengers of a delay to your service this evening. Your new escort. We appreciate your patience and understanding. Staff, the children, and the age of the family, all remaining customers. Speaking of which, it's indicated as S1 and S2 on your boarding card. Tego nie da się spiąć, kurde, nie wiem, zawsze. Dawaj do Paryża idziemy, po co tam do Gliwic jakieś. When you approach the gate, you will be required to scan your own boarding pass and we ask... Jeśli nie czekamy w kolejce, czekamy aż wszyscy wejdą, już bez nas nie polecą, nie? Nie wiem, te priority, pierwszeństwo wejścia, nie wiem po co jest, nie? Ale...
lecimy. Zobaczcie, gdzie mam peron, który... Czy od razu na Gliwice pisze? 23 ile? 30. Tu są odjazdy. Gdzie to jest? No, cała wschodnia. Gliwice zawsze. No. To to, nie? Peron. Drugi. Drugi, Intercity. Dobra, to dawaj, lecimy do sklepu. Samolot miał opóźnienie. 20-30 minut i ledwo się wyrobiliśmy na pociąg. 20 minut mieliśmy, jak dotarliśmy taksówką. W Gliwicach jednak będziemy o drugiej, czyli z 4 godziny snu. Naprawdę. Ale co, mam radę. Jak widzicie, druga 15, dworzec kolejowy, druga 15, dworzec w Gliwicach, czekamy na Ubera. 130 mam budzik. Długo nie pośpię, ale adrenalina będzie trzymać. Tak wyglądają Gliwice w pół do trzeciej nocy. Żywej duszy. No może jedna pani tam idzie. Jedna dusza. Idziemy, bo kurde nie chciał nikt podjechać po nas. Z 2-3 Ubery krążyły, ale to tyle. Chodź szybko. Idziemy z buta. Jeszcze 15 minut do hotelu. Jest w klimacie. Taki mam klimacik. Dzień dobry, cześć wszystkim. Fajnie nie jest, od razu powiem, bo spałem tylko 3 godziny. Byłem zrobić zakupy. Idę szybko do domu na śniadanie i lecimy na arenę. Tam zobaczymy, tam są wejścia, wejście A, widzę. 15 po 8, czekamy na wejście, tutaj ludzie już się pomału zjeżdżają, na wpół do jest. No i tam już do środka widać niebieskie światła, są emocje. Czekamy.
Jesteśmy właśnie na backstage'u, tak to wygląda. Dwie godzinki przed startem, wszyscy się rozgrzewają. Cześć wszystkim. Jest już kolejny dzień. Dzień po zawodach. Niestety odpadłem. Nie przyszedłem toru, z czego nie jestem zadowolony. Na drugiej przeszkodzie. Co? Trzeciej. Na trzeciej, no bo tej pierwszej to nie liczę. No i co? Nie mogłem, nie miałem okazji nawet się wykazać, bo dopiero następne przeszkody były na siłę. Te wszystkie kółka wiszące z przeskokami. Więc jestem wkurzony wręcz, że nie mogłem się wykazać, bo prawdziwa zabawa tak naprawdę zaczyna się dalej właśnie na tych przeszkodach bardzo spektakularnych. Co, no odpadłem na tej przeszkodzie na równoważni, bardzo techniczna wręcz, nawet nie chodzi o możliwości, o sprawność fizyczną, tylko o to, żeby się zatrzymać, przemyśleć. No, więc chciałbym na pewno wrócić to poprawić, bo czuję się niespełniony. No ale tak to bywa, taki sport. Poza tym fajne doświadczenie, fajnie zobaczyć jak to powstaje, poznać tych wszystkich ludzi. Jest masa pracy w to włożona naokoło. To co się widzi w telewizji to nie oddaje tego i tak samo emocje, które towarzyszą podczas biegu, później na trybunach jak oglądałem innych, to całkiem inaczej te przeszkody wyglądają. No fajne są, bo są jako rozmiarami do tych przeszkód, które są na biegach z przeszkodami, to są o wiele większe. W takich klatkach no, sam rozmiar robi wrażenie, tak? Nie, że tam dwa kroki coś przez przelecisz i masz, tylko no trzeba, czujesz respekt będąc tam na pewno. Jest jakiś strach wewnętrzny, ale strach buduje odwagę. Trzeba działać. Mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłym roku.